Trzecia dawka nie dla wszystkich. Ważna decyzja USA. Trzecia dawka szczepionki. WTA zatwierdziła preparat dla określonych grup. Osoby starsze powyżej 65 lat i osoby od 18 roku życia, obarczone wysokim ryzykiem zachorowania, będą mogły przyjąć trzecią dawkę szczepionki, zadecydowała amerykańska agencja żywności i leków WTA. Wszystkie osoby przyjmą preparat Pfizer-BioNTech. Decyzję WTA musi zatwierdzić panel doradczy CDC. Dawka przypominająca ma być podana co najmniej 6 miesięcy po podaniu drugiej dawki, a zezwolenie na jej podanie obejmowałoby osoby najbardziej podatne na ciężki przebieg COVID-19 i osoby wykonujące pracę, która naraża ich na ryzyko zachorowania. Teraz podawanie trzeciej dawki będzie głosowane przez panel doradczy Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC, który ma zająć się tym w czwartek. Trzecia dawka nie dla wszystkich. Prezydent Joe Biden ogłosił w sierpniu, że rząd zamierza wprowadzić dawki przypominające dla osób w wieku 16 lat i starszych. WTA głosowała nad tym pomysłem w piątek, ale komitet ekspertów opowiedział się przeciwko oferowaniu trzeciej dawki szerszej populacji. Eksperci stwierdzili, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie szczepień przypominających dla wszystkich osób w wieku 16 lat i starszych, które otrzymały drugą dawkę co najmniej 6 miesięcy wcześniej. Niewystarczające dane o trzeciej dawce. Podczas kilkugodzinnych obrad eksperci wyrażali także niezadowolenie z niewystarczających, ich zdaniem, danych na temat bezpieczeństwa dodatkowej dawki oraz z polegania przez Pfizera na danych z Izraela, które ich zdaniem nie muszą być adekwatne do sytuacji w USA.